jestem Weronika, witajcie na moim kanale, a dzisiaj jest ze mną mój chłopak Karol! I dzisiaj będziemy nagrywać 24 godziny na tak. Stosujesz się? Troszkę, a chcesz mi dać buzi? Tak. Ha, taki odcinek to mogę nagrywać. U mnie na kanale możecie zobaczyć aktywności, które Karol przygotował dla mnie. Tak, czyli to co ja wymyśliłem i Wera będzie robiła, będzie na tym filmie. A u Karola na kanale możecie zobaczyć te aktywności, które ja przygotowałam dla niego. Dokładnie tak, więc... No, szykuje się coś ciekawego. Ja się już boję, ale myślę, że przeżyję chyba ten dzień. Chyba tak, powinieneś. Jeżeli ten film wam się spodoba, zostawiajcie łapki w górę i oczywiście subskrybujcie kanał. My już lecimy na pierwszą aktywność, więc... Chodźmy! A, nie powiedzieliśmy jeszcze o ważnej rzeczy. Jest godzina 13:58, czyli 14. Zaokrąglamy, że tak. Od 14 startujemy. Od 14 startujemy i przez 24 godziny zgadzamy się na wszystko. Jak ojmy do auta w takim razie i Mateusz Pompka z nami będzie. Aha, nam wszystkim. Dobra, Werka, słuchaj mnie. Zawsze chciałem sprawdzić i zobaczyć, jak kobieta wymienia koło w samochodzie. Wymienisz mi koło? W Ibizce? Tak. Zrobisz to dla mnie? Pewnie. Dojechaliśmy, tak się wyskakujemy i Wera, do dzieła. Ja ci przytrzymam. Nie, to już niepotrzebne. No, jakaś mała podpowiedź. Dobra, no tak. O, to wiem, dobra. Z tymi pazurkami, ej, kobieta wymieniająca oponę, to jest przepiękna sprawa, no. To się, tak wierzę, o, i teraz się tym kręciło, tylko jak to się kręciło, chyba tak. Dobra, więc trąba stick dał nam bardzo słuszną uwagę, żeby najpierw poluzować trochę śruby, nie? Ale co to jest tak mocno? O. Próbujemy inną. No dałeś mi jakieś stare koło, nie wiem o co chodzi. Stare koło mi dałeś. Ej, bo nowe to było. Ale tego się nie da zrobić. Co by to zmieniło? Ale tego się nogą, nie nogą, da. Nogą, nogą. Jak zauważyliście, już nie mam ręki w gipsie, więc mogę coś próbować. Ale Piotrek tam. O, i pykło, nie? Teraz jeszcze. Dobra, no musimy się poluzować, bo w tych buciczkach twoich to no jak się słabo będzie. Jak się ubrałaś na zmienianie koła, co? Nie przewidziałaś tego? Może zaraz pójdziemy, nie wiem, do lasu rąbać drzewo. Nie wiadomo, co się wydarzy. Daj mi jedno kopnąć. Dawaj, Wera! Jest! Dawaj, ja ci pomogę i stań na tym, no. Oprzyj się o mnie, dawaj. No. No. I skacz na tym. Jezus, dobra, musisz tak... Musisz leżeć, musisz... A nie! Ale nie, 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 tak, nie, pyk, pyk, pyk! Ale to tak smutno wygląda, wygląda, nie, no, że ja nie mogę... No ja chcę mocno przecież! O, o, widzisz, widzisz? O! O. I teraz zobacz ręką, czy idzie już, czy nie. Dobrze. Dobra. Ja się popukałem liczka. Poluzowane są, więc teraz wracamy tutaj do naszego podnośnika. Trzymaj go sobie i... Pyk. A, jest gip. I lecimy do góry z autem. Jest? O, tak. Czekaj, muszę sobie wziąć włosy. Gdzie idzie, no? Jezus! Co to było? Musimy zamknąć bagażnik, bo nie miał ten. Jak mi idzie? Dobrze ci idzie. Podnosi się? No już praktycznie... Praktycznie koło zostało wymienione. Praktycznie. Wiesz co, ogólnie nie będziemy jednak tego koła zmieniali, bo tak w sumie stwierdzam, że chcieli z tym kołem. Po prostu odkręćmy to i przykręćmy. Tylko nie zgub. Śruby. Ale co? Jak mam to zrobić? Ja złap sobie tak, tak najlepiej. Ściągnij i załóż. O, pyk! Ja cię założę z powrotem. No dawaj. Nie, no dobra, dam radę, bez kitu. Muszę dać. O, o, o. O, to są dobra. Jest, i teraz musisz założyć tam z powrotem na tą piastę. Dobra, kończę. Dobra, dawaj. I zakręcamy, Wera. No mój tata będzie miał ubaw. No pewno. Po dniu dzisiejszym, jakby ci się coś takiego zdarzyło, już wiesz co robić, nie? Wiem co robić, ale... Sama ciężko. Nie, bo tu trzeba dużo siły. Jesteś dumny z kobiety, że wymieniła koło? No serio, nieźle, nieźle. Opuszcza się. No i gratulacje, kobieta. Zmieniłabyś koło, co prawda nie zmienialiśmy, bo nie ma sensu, ale byś to zrobiła. Wera, ale teraz ja czy ja chciałabyś być moją szeferką dzisiaj cały dzień? Cały nie, dzień. Cały dzień? Cały dzień. Jak cały dzień? Znaczy wiesz, ja się tylko pytam, nie? Czy chciałabyś? Tak. Światło się włącza automatycznie, samo, tak? Samo, no na dzień hamulec i przycisk. Auto na przycisk kluczyków ja nie mam. No i zobaczcie, kobieta prowadzi. Proszę bardzo. Czujecie się chłopaki bezpiecznie? Ja się bezpiecznie, elegancko. Tak? Mam nadzieję, że... Że nie umrzemy? Nie, ale będzie gita, my lecimy. I zachodzik piękny, a Wera dalej prowadzi, słuchajcie. Już prawie dojechaliśmy. Dalej stoimy w korku. A jak się Wera jedzie? Fajnie mi się jedzie. Nie boisz się? Nie, a ty się nie boisz? Jest git. Dobra,
czuję w ręce małego psikusa. No daj gaz na maksa. Na maksa, to nie jest na maksa. Vera zaparkowała. Dałam radę pod samą haciendą. Nice, wychodzimy. Chciał zjeść ośmiornicę. Było ośmiornica. No to sobie zjesz ośmiornicę. Zgadzasz się? Tak. A spróbujesz ze mną? Tak. Ale sam sobie ją przyrządzisz, dobrze? No dobra. Te maski są niedobre. Bez tych macek. Ale to w środku jest dobra. Nie chcesz jeszcze gryza? Weź sobie, chciałabyś jeszcze może gryza, Vera? Jednego, co? Jednego no, gryza. Jakie piękne. Widzę po tobie. Chciałabyś gryza, czy nie? Fajnie. O, widzisz? Ale dobre, zostawcie łapki w górę. Dobra, no to zjedzone. To teraz, Vera, ja mam coś dla ciebie. Vera! Bo zobacz, ja jestem... taki, dzięki tobie. A teraz no. Ja mam do ciebie pytanie. Czy chciałabyś być łysa? Na jeden dzień. Tylko dzisiaj. Chciałabyś być łysa na tylko dzisiaj? Vera, czy chciałabyś być łysa tylko dzisiaj? Tak. No i super, bo tak się składa, że kupiliśmy specjalny lateksowy taki ten i będziesz dzisiaj łysa! Jak zrobić łysinę? Poradnik! Co masz taką minę, Vera? Jakby co najmniej cię to nie podobało, przestała się zgodziłaś, nie w ogóle o co ci chodzi. Nie, no jasne, jasne. Dawaj, zakładaj czepek. Ej, na łeb. A którą tę stronę? Chyba byle obie są takie same, no. Wiecie co ostatnio zrobiłam? Ja nienawidzę chodzić w czepkach na basen i zawsze tego unikałam. A teraz Karol właśnie zobaczył moją największą słabość, czyli właśnie czepki. Ostatnio jak byłam na basenie, to powiedziałam trenerowi, że mam uczulenie na lateks i specjalnie mi pozwolił nie chodzić w czepku. I zawsze kombinowałam jak tylko mogłam i jednak nie dopadło. Jak wyglądam? Nie wiem, czy jak mi szło na basen. O nie. Dobra, troszkę, słuchajcie, uratowaliśmy chyba to. Tu było to pęknięcie, daliśmy je z tyłu. A z tyłu i tak, no, nie będzie się patrzyło, nie? Tak wszyscy patrzą z przodu, no, więc jest git. To jest taka amatorka straszna, ale nieważne, bo robiliśmy to wspólnie, a nie znamy się na tym. Także... ale Karol chciał zobaczyć, jak wyglądam, jak będę łysa, więc jak ci się podobam? Ładniutka jesteś. Dajemy tego. Musisz go rozprowadzać, ty go nie rozprowadzasz. I ty go nie zmoczyłeś tej gąbeczki? Chłop, no. No ja się nie znam na tym, no skąd miałem wiedzieć, że się moczy gąbeczkę przed używaniem jej? Nikt mi tego nigdy nie powiedział w życiu. Karol, pamiętaj, mocz gąbeczkę. Mocz gąbeczkę. Przed... nikt mi tak nie powiedział. Już tak naprawdę takie detale robimy. Ej, nie wyszło nam to tak źle. Serio, teraz jak nałożyłeś ten podkład, to z daleka to nawet by nikt nie zobaczył, no trochę nam się tu pomarszczyło na tym. Ona jak tam stoi, jest trochę ciemniej, to nie widać w ogóle różnicy. Jesteś łysa, ale śmiesznie. Nie. Mogę wytrzymać. No, dobra, dobra, ale, ale serio, stąd, stąd. Ty masz platynowe włosy. Ale kosmitka mam. Ej, ale wygląda jak taka marsjanka, nie? No, tak, tak, no, idziemy do galerii, bo ja mam jeszcze jedną rzecz w galerii. No łocznie. Ja wiem jaką, no! Ale ja wiem jaką. O nie! Ja wiem jaką. Vera, w takim razie mamy już kurtki ubrane, wychodzimy z domu. Czy chcesz jechać ze mną do galerii? Tak wiesz, żebyś pokazać się ludziom. Tak, pewnie. A ty chcesz jechać ze mną? No jasne. Tylko ci fryzurkę trochę poprawię. Dobra, Vera, powoli zbliżamy się do galerii, wyszliśmy już z auta i teraz tak. Czy chciałabyś zmienić swój outfit? Czy chciałabyś, żebym ja ci go wybrał? Pewnie. Suwerancko, no to ekstra, to wchodźmy. Najmniej trzymam go za rękę, więc mi jest łatwiej. A teraz zobaczymy troszkę reakcję ludzi na nas. Ciekawe, czy będą pozytywnie na nas reagować. Let's go. Właśnie, zjeżdżamy teraz schodkami na dział damski. I wybiorę ci jakiś outfitik na resztę dzisiejszego dnia. To nie, że mam się przebrać? No i... bo nas chcieli wyrzucić, więc dopiero nagrywamy tutaj w przymierzalni. Mamy trzy rzeczy dla ciebie. Vera, dzisiaj wybraliśmy ci niebieski outfit. Co sądzisz o nim? Jest paskudny. Skakuj, Vera. Zamykamy cię tu i daj znać, jak będziesz gotowa. Osłaniam. Uwaga. Wygląda jak babcia wyglądasz. Nie. Wyglądam okropnie. Trąba nie może z beki. Nie no, ogólnie jest całkiem spoko, no. Kupujemy, bierzemy. Wyglądacie teraz, to wygląda, że jesteś parodią, nie? Naprawdę. Swoją drogą ocencie w komentarzach, bo Werki kanał to wiadomo, piękny kanał i w ogóle, czy wygląda równie pięknie? Jak pięknie wygląda Vera w skali? Katujcie, od 1 do 10.
teraz. Lecimy na chatę. Mam tam dla ciebie jeszcze jedną rzecz przygotowaną. I będziemy tą twoją glacę ściągać powoli do spania. No, ale jeszcze nie, jeszcze jedziemy na chatkę i outfitik też zostajesz jeszcze. Dobra, więc widzicie, jak skończyłam tego dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że Karol się już zgodzi, żebym to ściągnęła. Karol, co, mogę się przebrać? Nie? Tak. Tak, 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 możesz. No to super. Ja mam jeszcze wyda do ciebie pytanko. Pokaż paznokcie. Mogę ci zrobić trochę, przerobić je? Co to znaczy? Troszkę pomalować coś na nich. No, a co chcesz pomalować? No, zobaczysz później. No, dobra? No. Dobra. To idziemy się zmywać w takim razie. Dzień dobry! Pani przyszła na tutaj paznokcie, tak? Tak, na manikir. Dobra. Co pan wymyśli? Proszę naszego paznokcia. I tutaj zrobimy bardzo ładny manikir. I zrobimy tak o. Będzie tak. I, ly, o, wy, e, k, a, ry, o, ly. Dobra, jest git. Jak wymyślił w ogóle? To muszę to ładnie zrobić. Proszę się nie stresować zupełnie. Ja pitole, ale ładne. Dobra, i teraz piszemy love. Bez kitu mógłbyś pracować w salonie kosmetycznym, gadany już masz. Poka, poka. Znaczy proszę pokazać oczywiście. O nie, złą rękę! Trudno, będzie, po to będzie pokazywała, będzie fake. Będziesz tak dawała. Pokaż. Dobra, jest git. Karol, I love. Karola, ja kocham. Jest super. Proszę zobaczyć. I love Karol. Przepraszam bardzo, jak ocenia pani w skali od 1 do 10 obsługę w naszym salonie kosmetycznym? Bardzo profesjonalna obsługa, rozgadana. Siemka, właśnie się kładziemy spać. Vera, chcesz iść spać? Tak, co najbardziej na świecie. No, to do jutra. Dobranoc. Dobranoc. Vera. Tak. A zrobisz śniadanko? Tak. Bo już sobie wstaliśmy. No to zobaczko! Ale! Nie mam żadnych produktów na śniadanko. Chcesz pojechać do sklepu? Muszę. A chcesz śniadanko? Tak. No to pojedziesz. No dobra. Śniadanko gotowe. Proszę bardzo. Podano do stołu. Jeszcze ci podam łyżkę. Jeszcze jesz? Co jem? Jesz owsiankę. Z truskawkami, z czereśniami i owocami. Ty też taką jesz? No. No to smacznego. Smacznego. Więc wyruszyliśmy z domu. Ja nie wiem, gdzie w ogóle jedziemy. Vera mnie prowadzi. Gdzie jedziemy? Zobacz na miejscu. Też zaraz zobaczycie. Dobra, dobra, jesteśmy na miejscu, przyjechaliśmy do restauracji. Zobaczymy, co cię czeka. No dobra, czyli idziemy do środka na razie. No, idziemy, chodź. Dobra. Jest godzina w tym momencie 12:56, więc mamy jeszcze godzinę challenge'u przed nami, bo kobiety są gadułami. Chciałabyś nic nie mówić przez najbliższą godzinę. Jak to? Znaczy, ja się pytam tylko ciebie, wiesz, czy byś chciała nic nie mówić przez godzinę do nikogo? Tak. No dobra, do nikogo z nas. Czyli do nikogo z nas i nieznajomych nie możesz się odzywać, dobra? Okej. Odezwałaś się. Ale dopiero od 13. A no dobra, to niech będzie od 13. Czyli od 13 nie możesz się odzywać do nikogo i do nas i do nieznajomych, dobra? Dobra. No, no super. Weronika ostatnio ma strasznie ciche dni, zauważyłeś? Ciche ja dni. Ja nie wiem, co się dzieje. Leźmy do galerii w takim razie i tam będziesz miała parę zadanek. Całkiem to mimo wszystko przyjemne, jak taka cisza. Kocham cię. No więc słuchajcie, jesteśmy już w galerii i Vera, twoim zadaniem będzie dowiedzieć się, gdzie jest najbliższa toaleta. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Jak ci pójdzie jakoś łatwo, to wymyślimy coś trudniejszego i ewentualnie utrudnimy ci to na przykład, że nie będziesz mogła używać rąk do tego albo coś, nie wiem. A później w nagrodę będzie twoim zadaniem kupienie sobie lodów. Ale też nie będziesz mówić oczywiście, nie? Ale najpierw toaleta. Oj, ty skubańcu. Do you speak English or? No, no. Tam jest znaczek. Niebieski. Okay? Vera, jak udało się? Tak? No to zadanie wykonane. A teraz musisz zapytać się. Dawaj telefon. Czy chciałabyś może oddać mi telefon? O, jaki dobra. Fajny, kurczę. Mam... Dobra, bo nas ochroniarz chciał wyrzucić, ale uciekliśmy mu. Vera, więc twoim zadaniem jest dowiedzieć się od kogoś, gdzie jest jedzenie. Gdzie znajdziesz jedzenie po prostu, nie? Że coś zjeść, dobra. No to działaj. Ja rozumiem. Na górze. Gratulacje, Vera. Udało się, szybko, myślałem, że będzie trudniej. Dobra, to teraz musisz sobie kupić lody, ale też nic nie mówiąc. Idziemy. I nie używając telefonu. Pani chce? Dziękuję.
Dziękuję. No to Vera, czy chciałabyś coś powiedzieć? Tak. No to możesz mówić już. Dobra, słuchajcie, nasz challenge już dobiegł końca, jest godzina 13:48. Może Karol, chciałbyś skoczyć do fontanny? A powiem ci, że nie, nie chciałbym. Dobra, jaka nie, ulga, nie? No już nie musisz, ale było grubo. Dobra, wbijajcie też do Karola, tam są aktywności, które ja dla niego przygotowałam. A jeżeli ten film wam się podobał, to zostawiajcie łapki w górę i oczywiście subskrybujcie kanał, bo będzie tutaj grubo. Tak, i bądźcie w Team Słówki, pamiętajcie. Hashtag Słówki 3, 4. Trzymajcie się, siema! Pa!